dostatecznie dużą firmą, że im to nie robi, czy oni to mają, czy nie mają. Chodź. Tak. Co ty chcesz ode mnie tutaj? Pytania od ciebie. Tak, publicznie tu? No, słucham cię. Poważnie. Bo w internecie ostatnio bardzo dużo plotek krąży i zaczyna to się tak rozgłaśniać. Po prostu ludzie mówią i ja zaczynam się zastanawiać, czy jakby mam takie, wiesz, bo ja jakby jestem świadom tego, co ja robię, ale nie jestem świadom tego, co robisz ty. Ważne. I chciałem się cię zapytać, czy ty dodawałaś mi jakieś anaboliki do jedzenia, kiedy byłem mały? Oczywiście. Dlatego jesteś teraz taki duży, synu. Czy to cię satysfakcjonuje? Wiesz, robię wszystko dla twojego dobra. Jak każdy rodzic. Nie musisz mi dziękować. Pewnie nie zakumaliście, o co chodzi, ale tam się odniosłem po prostu, z Beki nie mogliśmy oboje, odniosłem się do poprzedniego odcinka zatytułowanego, jak to było? Forma życia większy niż kiedykolwiek. Chyba tak to było. Ostatni odcinek, jaki dodałem, możecie sobie zobaczyć. I tam po prostu było masa, już taka masa absurdalnych komentarzy dotyczących dopingu. Ja wam powiem, że my się z mamą śmialiśmy, bo tak naprawdę to by znaczyło, że ja na tym dopingu jestem no tak średnio od 10 lat i cały czas, tak od 16, jak zacząłem ćwiczyć, to już doping. No i te komentarze zawsze są słyszane. Także teraz mam przygotowane kilka zdjęć, bo zakładam, że te komentarze... Zakładam, że te komentarze były rzucane przez osoby, które nie znają mnie za bardzo i są tutaj od niedawna, bo raczej osoby, które są ze mną od początku, nie komentowałyby tego w taki sposób, bo znają moją historię, moją przeszłość, wiedzą, jak wyglądałem wcześniej. I też wiedzą, że miałem moment szczytowej formy w 2014 roku, czyli 5 lat temu, kiedy byłem na studiach. Wtedy trenowałem, studiowałem, nawet nie miałem zapału zostać youtuberem, tylko inżynierem. 2007, rocznik 2007, 14 lat. Nigdy w życiu nie byłem jakoś otłuszczony, nigdy nie musiałem zmagać się w ogóle z wysoką tkanką tłuszczową. Raczej zawsze to było tak, że miałem skórę jak papier. Z sześciopakiem to biegałem w zasadzie już całe gimnazjum. 18 lat, już ta klata siedzi, a i tak to było już po takiej przerwie w treningu, więc już ta klata siedzi, kończyny, łapy są oczywiście szczupłe, chude, a widzicie, że no tam brzuch nie jest spięty, ale nie patrzymy tutaj na brzuch, tutaj akurat patrzymy sobie na klatę. No i dalej zaczyna się już, i afro też pomijamy. I teraz tak, rok 2011, czyli lat 19, pierwszy wyjazd do ciepłych krajów, Egipt, i tam też miałem pierwszą sesję zdjęciową, taką sobie robiłem. Tank top, klata, cyc siedzi, łapy nie ma, później doszła łapa, to tak się rozwija chyba na przestrzeni lat. Najpierw brzuch, później klata, a później wszystko dookoła, plecy i na końcu barki, tak to u mnie idzie. Już mówię, mama mnie do kociołka Panoramixa wrzuciła chyba, bo no tak wyglądałem w roku 2011, czyli 8 lat temu i... No już mi ludzie mówili, że mam predyspozycję. Tutaj dostałem się akurat do agencji modelingowej. Stałem na szczycie budynku na Manhattanie, agencja Boss Models. I byłem w tej agencji przez 2 miesiące, później mnie wyrzucili, no bo wróciłem do Polski, więc nie miałem jak pracować. Ale na jednym castingu, załapałem się tam, na jakiś casting poszedłem. 2013, tutaj już forma dobrze rozwinięta, żyły na brzuchu. Wszędzie waskularyzacja w zasadzie, jak widzicie dalej nie ma problemu z tym otłuszczeniem. To jest z jednej sesji fotograficznej, Bicka sobie ładnie pozuje. Szczuplejszy, waga jakieś 83 kg. Początek kalisteniki, w zasadzie pierwszy miesiąc z kalisteniką, jak wyszedłem z siłowni i zacząłem sobie trenować kalistenikę. Rok 2013, obok Karol Regliński, pozdrawiam serdecznie. 2014, no i tutaj już jest w pełni dobrze rozwinięta sylwetka. Na tym zdjęciu pamiętam, że wyciskałem 63 kg. Próbowałem się podciągnąć z ciężarem 63 kg. Wywaliło mnie kompletnie. Cyc, biceps, łapa, plecy, brzuch, ja chyba miałem 6% tkanki tłuszczowej wtedy, a teraz mam 9%, więc to jest naprawdę troszkę mi wstyd. I w zasadzie z takim docięciem, jak jest tutaj na zdjęciach, powinienem startować na Sopot. Mam nadzieję, że mi się uda doprowadzić do takiej formy. Ten biceps to jest hardkorowy, bo przy tkance naprawdę... Musiało to być 6-7%. Zobaczcie, jeszcze przybliżyć. Ten biceps to jest, jakby chciał zaraz uciec i nie wrócić. Treningi w domu, białe słuchaweczki, perspektywa w lustrze, napinka, to samo lustro, w którym teraz sobie robię foty. Fitness motywatory, tutaj też
ta forma była bardzo dobra, 2015, ale tutaj próbowałem sobie robić, ucinać węglowodany i później robić ładowanie. Pamiętam, że pierwszy raz w życiu wtedy na to spróbowałem odciąć sobie węgle i moje mięśnie, wystraszyłem się, aż wszystkie mięśnie w ogóle zwiotczały, takie miękkie się zrobiły, ale później na ładowanku się naprężyły i mnie wywaliło dobrze. Oczywiście nic tutaj nie wygrałem, bo się znowu nie uśmiechałem, więc zawsze jak szedłem, dwa razy szedłem na coś takiego i za każdym razem byłem tam ostatni, odpadałem na początku, bo się nie uśmiechałem, bro. No i to jest takie zdjęcie, taki szczyt. Ja już mówię, było parę takich szczytowych, ale to jest rocznik, rok 2015, waga 90 kg, tkanka tłuszczowa mniejsza niż teraz, talia jeszcze mniejsza, klata dobita. 65 lajków, zobaczcie, 65 lajków, to wtedy był szał, ale bez kitu, ja powiem naprawdę, co tu się działo? I tu słynne zdjęcie zrobione, w ogóle patrzcie, jaka jest różnica czasowa, 2 września 2015, a tutaj jest listopad, 11 listopada 2015. No i wtedy ważyłem jakieś już 82 kg na tym zdjęciu. No później miałem problemy zdrowotne. Tego nigdy nie powtórzę i takiej docinki raczej nie będę już nigdy robił. Ona była przypadkowa, nie była świadoma. Była troszkę z głupoty i z niewiedzy, ale tak wyszło. No mega, pocięty, w ogóle mi wstyd. Nie ma co tego oglądać, bo mi wstyd, bo to troszeczkę... Na Sopot czegoś takiego nie będzie. Jeszcze wam rzucę na koniec teraz filmik. To jest rok 2014 bodajże. Filmik jak praca brzucha. Po prostu tam jest zero tłuszczu. Żyły ruszają się razem ze skórą. Jakby tak, ja wiem, że mi możecie powiedzieć, że na bombie to można być całe życie, nie? Oczywiście, można i być 20 lat i organy i wszystko, nie wiem. I wszystko, zawsze znajdzie się po prostu tam coś, jakieś ale. No, ten filmik to w sumie nie pokazuje tych zdjęć, żeby wam coś udowodnić, tylko żeby uświadomić, żeby raczej pokazać wam, tym osobom, które doszły niedawno tutaj, że naprawdę istnieje coś takiego jak różnica rasy. I weź, to jest bardzo duża, to ma bardzo duże znaczenie, rasa, mieszanka. Mieszanki zazwyczaj są najsilniejsze genetycznie, z mieszanek wychodzą najsilniejsze jednostki ludzkie, no nie wiem. Tak, to bym chyba nazwał. I 1 grudzień 2013, czyli 6 lat temu, tak wyglądały moje plecy i tak ćwiczyłem sobie sztangą trening domowy. Tylko trening domowy. To były czasy, kiedy ja naprawdę większość treningów robiłem w domu i szedłem czasem raz w tygodniu na siłownię, ale większość robiłem w domu. Ale przecież w 2013 też byłem na bombie. Całe życie na bombie. Mówię, nie robię tego, żeby komuś coś udowodnić, albo żeby kogoś przekonać, to są po prostu fakty, tak to wygląda. Ci, co są ze mną, to są ze mną i wierzą we mnie, moi przyjaciele, którzy ze mną się wychowywali, są ze mną od podstawówki, zawsze mnie obserwowali, zawsze patrzyli, jak ja funkcjonuję i znają mój charakter, tak samo moja mama i to jest dla mnie najważniejsze, w sumie najważniejsze osoby w moim życiu. Jak już mówię o tych zdjęciach, to teraz, ponieważ mam tą formę życia, to z Dawidem robimy sobie sesję. Yo, bro. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może tutaj jeszcze zdążę wam pokazać coś, co nieco. Tak. Tylko, że lipa, nie? Bo ogólnie zjarałem się teraz, to dopiero wyszło po tej plaży, że mam taki plecak odciśnięty. Cały plecak odciśnięty i barki czerwone, więc psuje to troszkę efekt. Na podsumowanie mogę wam jeszcze zostawić kod promocyjny Sztanga Pompa bez spacji. Sztanga Pompa i macie 30 zł zniżki, jeżeli kupicie spodenki i tank top, jakikolwiek wybierzecie z mojego sklepu iPub.pl. Zbliża się lato, już jest gorąco, 35 stopni, ja dzisiaj umierałem. Może się wam przydać. Tak, Adasiu, wiem, że masz bicepsy. No patrz, widzisz? To wygląda trochę na chore. Czy ty mi podajesz jakieś środki anaboliczne do jedzenia? Albo podawałaś, jak byłem mały? Tak, podawałam ci, aczkolwiek nie były to środki anaboliczne, chociaż były z grupy sterydów, ze względu na to, że miałeś, jeśli pamiętasz, astmę. Miałeś powiedzieć, że mi podawałaś, że dlatego jestem taki duży. Tak miałam powiedzieć. Trzeba było uprzedzić, że mam opowiadać bzdury. To jeszcze raz, mamo. To teraz mam powiedzieć, że tak, oczywiście od małego. Tak, musimy poważnie porozmawiać. Dobrze? Tak? Teraz się cieszysz?
Super! Nie, widzisz? Synu, ja zrobiłam jedną wspaniałą rzecz, żeby ciebie otrzymać w takiej formie. Ja ci wybrałam tatusia. Dobra.